Powiem tak, Mariusz, ja jestem szczęśliwy, że mogłem trafić na okres, kiedy grałeś w drużynie Bełchatowa i ja byłem również w tej drużynie. To dzięki Tobie i Twoim kolegom mogłem przeżywać wiele bardzo pięknych chwil. Za te chwile, za to, że jesteś, za to, że objawiłeś się w tej siatkówce, za to, że przez tyle lat potrafiłeś być wierny jednej jakby jednostce klubowej, jednej drużynie. Myślę, że jest to pewien taki ewenement, który jest trudny do powtórzenia. Za to wszystko Ci dziękuję, a życzę Ci, żebyś tak jak potrafisz być wspaniałym siatkarzem, sportowcem i jakim jesteś człowiekiem, wspaniałym ojcem rodziny, to widać i to jest. Bądź taki, nie zmieniaj się, bądź zawsze przy tej siatkówce w jakiejkolwiek roli. Życzę Ci kolejnych sukcesów, kolejnych takich przyjemnych momentów, nie tylko siatkarskich, bo tej siatkarskiej to sobie spokojnie radzisz, ale również w życiu codziennym i na przyszłość. Bądź z nami, bo ta siatkówka pokochała Ciebie i myślę, że Ty też w tej siatkówce jesteś postacią naprawdę nietuzinkową. Boże kochany, to już 15 lat, to aż niemożliwe. Wydaje mi się, że to było przecież tak niedawno, w zeszłym roku, a może nawet w tym, a poprzednim tylko sezonie. No, sprawa Mariusza się wcześniej dla mnie rozpoczęła, ale to myślę, że nie ten jest temat, bo Mariusza doskonale pamiętałem z okresu juniorów, wtedy trenerem reprezentacji młodzieżowej, która zdobyła Mistrzostwo Świata, był Grzegorz Ryś, ale wracam jakby do rzeczy. W momencie, kiedy była szansa, żeby przyszedł do klubu, wtedy, kiedy ja również przychodziłem do Bełchatowa, to tylko tak może jednym zdaniem. Ja pozwoliłem sobie, poprosiłem prezesa Edwarda Maruszaka, żebym mógł być w okresie roztrenowania, czyli przyszedłem wcześniej o te 2 czy 3 miesiące, po to, żeby zbudować drużynę. I między innymi właśnie uzgodniliśmy między klubami, że Mariusz, między klubami oczywiście, z Duńską Wolą, no i nami, z Bełchatowa, uzgodniliśmy, że przyszedłby Mariusz do nas przed sezonem. No i wszystko było ładnie, pięknie, zgodziliśmy się na jakieś takie wymiany pod tytułem, że dwóch naszych zawodników jeszcze pod kontraktem byłoby z Duńskiej Woli w miejsce Mariusza, który by przyszedł do nas. I fajnie by było, bo jeszcze chciałem pokazać naszym prezesom i przyjechali prezesi z Duńskiej Woli, że to nie jest tylko wyłącznie ściema z tym młodym człowiekiem, ale że to są fakty. Między innymi właśnie Kuba Bednaruk jeszcze był w tym okresie roztrenowania. No i tak poustawiałem ten zespół grający z Mariuszem i z Kubą Bednarukiem w jednej stronie i z drugiej strony właśnie tych zawodników pozostałych. No wydawało mi się, że to jest rozkład bardzo ciekawy do momentu, kiedy Mariusz zaczął krzesać i tam rozbijać tą drużynę. Prezesi z drużyny z Duńskiej Woli zabrali Mariusza z powrotem do siebie, jakby niespecjalnie wyrażając chęci i jakąś taką potrzebę zamiany na tej pozycji. To był jakby ten pierwszy moment. Temat wrócił w grudniu, bo były problemy finansowe w Duńskiej Woli i przejęliśmy Mariusza. Mariusz na treningach 2 czy 3, kiedy się znalazł, zrobił ogromne wrażenie na pozostałych kolegach, również na nas wszystkich. W związku z tym no, następowały jakby koleje rzeczy, które już gdzieś tam w międzyczasie były mówione, a które się zdarzały właśnie w gronie. Niewątpliwie wywarł ogromne wrażenie na treningach, na tych grach różnych kontrolnych i to było widać między kolegami, no i oczywiście no i sztabem trenerskim, Jacek Nawrocki razem ze mną, no mieliśmy przeświadczenie, że jest to w naszych rękach diament. Na pozycji atakującego był Tomasz Kalnins, Łotysz, bardzo dobre warunki fizyczne, znałem go, gracz o doskonałych takich parametrach.
No, ale jak złapałem Mariusza za nogi, że tak powiem, jak już go przytuliłem do siebie, to już byłem niecierpliwy, żeby go gdzieś tam ulokować w tym meczu i tylko czekałem okazji na to, żeby go wstawić. No i wstawiłem go w pierwszym meczu, który prawdopodobnie przegraliśmy, ja już dokładnie w tej chwili nie pamiętam, ale no, Mariusz jak to Mariusz, no, dla niego to prawdopodobnie było to jakieś takie emocjonalne gdzieś podwyższenie tętna i emocji, które towarzyszyły temu spotkaniu, natomiast no, swoje, no, huknął parę razy, ze trzy razy mu wróciło, dwa razy nie trafił. No i, ale tam przytrzymałem go troszeczkę i widziałem te spojrzenia zawodników gdzieś tam do ławki, jak sobie rzucali. No ale cóż, no przytrzymałem to. Mecz przegraliśmy oczywiście nie dlatego, że Mariusz zagrał, to była cała sytuacja, zbieg różnych zdarzeń, ale właśnie na wieczór gdzieś tam po meczu czy po kolacji delegacja się zameldowała u mnie i mówią: panie trenerze, przepraszamy, nie chcemy wchodzić w kompetencje pana, no ale gdyby pan mógł jednak dać nam wygrywać te mecze, bo my oczywiście my wiemy, że pan ma takie, my, każdy z nas korzystał jakby z tego faktu, że mamy no jednak coś do ugrania w tej lidze, w związku z tym gdyby pan mógł jednak zwrócić uwagę na te rzeczy, że pierwsza zasada wygrywajmy. No przyznam szczerze, że wzburzyła się we mnie krew. Nie dałem może do końca poznać, chociaż powiedzmy podyskutowaliśmy sobie jeszcze chwilę, no ale gdzieś musiałem uwzględnić w swoich relacjach, ale tylko do następnego meczu, który się odbywał. No i tam po jakimś czasie gdzieś tam, ale przyznaję, że to się działo głęboko we mnie. Nie wiem, czy Mariusz to miał takie odczucie, czy do niego docierało. To jest inteligentny chłopak, więc prawdopodobnie gdzieś tam na pewno wyłapał takie szczegóły, które są, nie rozmawiałem z nim o tym, ale prawdopodobnie też miał świadomość tego, że koledzy chcą wygrywać. Jego koledzy już nowi z boiska. Ale gdzieś tam no, to trwało po jakichś tam kilku meczach, kiedy Mariusz już udowodnił, już nie było wątpliwości, kto jest, zresztą nawet Tomasz Kalnic miał jakieś drobne problemy, on ciągle miał problemy z kręgosłupem, w związku z tym no, już siłą rzeczy nie było pola manewrów w jakimś tam etapie czasu. No ale był taki mecz, gdzie jechaliśmy do Kędzierzyna. Kędzierzyn jeszcze był wtedy z zespołem z takich młodych siatkarzy, chyba Drzyzga to prowadził, tam Bartosz Kurek był, ale to byli młodzi zawodnicy. Więc uznałem, że powinienem, a już Kalnic zaczął wracać do tej dyspozycji już pełnej, w związku z tym ta rywalizacja była, no Kalnic to jest gracz, też o parametrach miał ponad 2 metry wzrostu, dwa chyba trzy, bardzo mocno atakował. No, już bardziej doświadczony niewątpliwie. No i uznałem, że jednak Mariusz zagra w tym meczu, ale znaczy nie, że wpuszczę Tomasa Kalnisa, a Mariusz sobie zostanie na tym. No i oczywiście na odprawie przygotowałem taki speech, opowiedziałem dlaczego postawiam, że tutaj Mariusz po takim czasie dobrze dla niego to zrobi, no a Tomas Kalnis, którym po jakichś tam zdrowotnych problemach wejdzie do drużyny i będzie grał. No i tak przyznam szczerze, zazwyczaj na takich odprawach, no to drużyna albo patrzy obojętnie na ciebie wzrokiem i wiesz, i jest szczerze mówiąc, nie wiesz, czy płynie do nich informacja, czy przechodzi między uszami. No ale w niektórych przypadkach, a w ich przypadkach widziałem takie kamienne topory, które patrzą przed siebie i tak nie wiem, czy rzucą, mówię, kurczę, co jest, nie bardzo rozumiem, o co chodzi, no ale dobra, no jeden jest dowódca na statku i jeden decyduje. No i po tej odprawie znowuż delegacja w tej samej kolejności i do mnie podeszła, siedliśmy sobie i mówiłem: wiemy, panie trenerze, co było tam miesiąc temu czy ileś. Doskonale zdajemy sobie sprawę, ale wie pan, nie wiem, czy pan nie lekceważy, czy nie doszacowuje drużyny z Kędzierzyna, ale jeżeli by pan mógł, to my bardzo pana prosimy, żeby jednak Mariusz wystąpił w tym meczu, więc z tym nie udało mi się ukryć uśmiechu takiego,
który mi przynosił satysfakcję, ale na pewno nie jakiejś złośliwości czy w jakimś tym charakterze. Miałem taką ogromną satysfakcję z tego powodu, że tych dwóch czy trzech zawodników potrafiło przyznać się do pewnych, do pewnej zmiany zdania o jakichś tam zawodniku. No a zresztą Mariuszowi nie trzeba było w tych sprawach pomagać, bo to gość, który naprawdę prezentował się już wtedy świetnie i właściwie bez niego to tak ta drużyna zaczęła tracić w momencie, kiedy nie grał, traciła na dynamice, traciła na jakości, na takiej świeżości, takiej grze, takiej nowoczesnej, o której dzisiaj mówimy, czy szybka piłka przerzutami, a to tak też graliśmy. To takie ciepłe dla mnie wspomnienia są związane między innymi właśnie z tymi faktami. Pamiętam doskonale, kiedy to było, przed jakimi meczami, w których meczach, w związku z tym pewnie będę pamiętał jeszcze długo. Jak Mariusz będzie chciał, żebym opowiedział jego dzieciom, to też opowiem to w postaci bajki.